Cześć! Wszyscy spędzają FIFA Play 2077. Dzisiaj nie wiem co jeszcze, czy będziemy w grze robić, ale na pewno spotkamy się z Jackiem. Przejrzyjmy jeszcze ekipułek, czy nie mam czegoś nowego. Jeśli bardziej pamięta się przyda, to się rozbije, że zmowa. Wziąłem wszystko? Czy nie wziąłem wszystkiego? Sprawdźmy, czy nie mamy jakiejś lepszej bluzki. Nie? Nie, to wygląda najlepiej. Czy coś tu mamy lepszego? Czy też wygląda fajnie? Czy my mamy jakąś różnicę w sobie? Nie, ale to wygląda dużo lepiej. Wiem, że z reguły powinno się wnosić pancerz, który jest najlepszy, ale uważam, że wygląd też jest dość istotny. Wyspowe przedmioty na czynniki pierwsze głównie na te, że to się bardziej opłaca niż sprzedawanie ich w miejscu, gdzie można to zrobić. Po prostu sprzedawanie komponentów bardziej się opyla. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Wiedziałaś, jak mnie znaleźć. I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Bardzo ładny widok. Czemu nie? Właśnie spuścił mi łomot. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. No jak? Spróbujmy. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Już? Można zrobić próbę bardziej.
Pieniądze? Pewnie. Mówisz coś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię nawszczepiać. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Dla ciebie czy dla mnie? Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procencik od twojej wygranej. Wiesz, jako twój agent, ty zgadniesz cztery. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, tak wygrasz, zgadniesz kasę. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w jednym finale, jasne? Jak słońce. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie ma mowy, żeby jechać z Watson, więc zacznijmy walki w Kabuki. Wierzę w ciebie. Pokaż temu miastu, na co się stawić. Co tam masz w ofercie? Wszystko, co najlepsze. Pewnie za wiele, czas nie stać. Chcę sobie kupić już. Ale to puszczuje tyle, że nie warto, że ja... Kurde. Nie chciałbym kupić. Dobra. Jestem, co mi się pipło. Jeszcze może nie zrobiłem. Bez popełnie ja to naprawię. W sposób taki, że po prostu sprzedam wszystko w tej chwili, czemu je noszę na sobie. I czemu je używam. Teraz wszędzie śmieci. Dobra, trochę się odczuliśmy. Idźmy lepiej do Jeffa. Ogarnąłem twoją starą 45. Miota, aż miło. Pokaż mi tę spluwę. Dzeźbowa broń? Czemu je? Czy to jest lepszy? Nie gorsza od pistoletu, który w tej chwili mamy, ale może będzie można go w jakiś sposób lepszyć. Piękne dzięki. Sprawdźmy. Czy bobe? Bobe? Oczywiście, że bobe. Coś jeszcze? Mamy wylepszyć? Nie, powiem wam jeszcze. Że kiedy pierwszy raz wziąłem w cyber pampę, to przyszedłem tym, że zdecydowanie za szybko. Tylko po to, żeby przejść do recenzji. Marzycielu. A tam się nie powinno brać. No ale wiadomo, bo ja mi się chce
zrobić recenzję, to trzeba jak najszybciej przejść w grę, szczególnie fabułę, wiedzieć, czy pewne rzeczy są dobre czy złe. A dopiero później można samemu grać. Nie śpieszyłeś się, co mało? Ile tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Dalej. Skończyłeś? I możemy lecieć do Ripera. Dobrze kojarzę. Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że ma. I to grubą. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Słuchasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza Liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg Xera. Co? Słabo? Nie. Dexter Deshawn. Powiedz mi o nim coś więcej. Bo pewnie wiesz sporo. Ostatnie dwa lata było o nim cicho. Chyba zrobił sobie krótkie wakacje od pracy. Dwa lata? Nie takie krótkie te wakacje. Co wtedy robił? Pewnie siedział w domu, żarł pizzę i oglądał pornosy. Ważne, że teraz wraca i szuka nowej ekipy. Znalazł na nas. Wiesz, poważnie? Jak udało ci się tu ukryć? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa mówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu mnie nie pójdzie. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje. Mówi, że jest staromodny. To świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozumie mnie źle, nie mam nic do Padre albo Wakako, ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiemy, co jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją furę. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej akcji z kosiarzami. Dzięki, Jack. Doceniam. A, dobra. Miguel się spisa. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co, jedziemy? Jedziemy. Jasna sprawa. No to co? Do Ripera, nie? Jedź powoli. Będzie, jak wykażesz się odrobiną empatii. Wiesz, się wystarałem się powoli. W sumie i tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty mi powiesz? To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozumiem.
No to jesteśmy, chodźmy do środka. Nie być się. Twoje sprawy z Wiktorem to wpadli do mnie. Odgadane zlecenie dla Lexa. Nie być się je przyzwaliśmy. Czekam na ciebie. Że. Nie tylko do was. Naprawdę myślicie, że ci, którzy są wstrzymują się od rozdania? Hej, Vi. Wiktor już na ciebie czeka. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Nie, pewnie. Wyglądasz na zadowolonego. Ja zawsze jestem zadowolony. Tak się robi, że... Ciciuś. Zabawuję to teraz. Wspólcie się. I usłyszycie Wiktora, który co to prawda nie jest Wiktorem, czy prawójkiem Wezemirem z Permorel. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Hernandez to wykorzystuje. Pięknie wchodzi. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Za czym się oberwałem. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie. Zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grill do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Wiktor, oddam ci po robocie. Serio, zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni raz. Zapraszam. Optyka Kiroshi. Najlepsze co mam. Sam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Powiedziałem, że oddam ci kasę, ale wiesz, no, to droga zabawka. Dogadamy się. A wolę, żebyś wrócił z tej roboty żywy. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Dobrze, to jest za darmo, bo z pasą jest brzucho. Ale na to jest w tej grze bardzo łatwy sposób. Który wam pokażę, jeśli gdzieś znajdę odpowiednie do tego miejsca. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek.
Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego, pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Hiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nic nie czuję. Jest jak zawsze. Wiesz, Wiktor, że to nie jest mój pierwszy wszczep. Nie musisz mnie sprawdzać. Mhm. Ale jak dostaniesz wylewu albo porażenia nerwu, to już nie będziesz taki spokojny. No właśnie. Na moment oślepniesz. Bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i tak dalej. A jak ci się to widzi? Wszystko gra? A, jest świetnie. No to pięknie. Pora na skaner. Za pierwszym razem może ci się nie uda. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCP. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starej znajomych. Ej, zajrzymy. Warto, Tuniu. Mamy lepszenie w szczepu. Czy ja je bym sam... Mogę w świecie. Dziwe pulczpa? Wyczułeś pulczyk. Przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni czerwonego. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Sprawę, dlatego dzwonię do ciebie.
W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxman. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Ale nie jesteście panami swych wspomnień. Albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej... Nie tylko do was. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są wszędzie, nawet w was samych. Wasze życie, wasze troski i radości są... A jeśli to co z tego? Mam sobie wydłubać w szczepy optyczne? Dzięki, ale nie. Dla ciebie nie ma już odwrotu. Ale wciąż rodzą się dzieci, istoty nietknięte przez chirurgię wroga. Możemy je ocalić. Niech matki zabronią dobierać im ciało. Niech ojcowie wychowują je w nienawiści do chromu. Lecz kim są ci, którzy śledzą nasz każdy krok, zapytacie? To władcy... Wyjście foliarz. Całkiem niezły, muszę przyznać. Spotkajmy się jeszcze z Depsem. Dexter DeShawn, we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot swego innego, nikomu nieznanego człowieka, jak sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o Biocie. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, Pelupi. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. No w ogóle, mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Monstrobu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież Bielczyku. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Eveny Parker. Próbowałem ją sprawdzać. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę?
Otwarte drzazgi. Dwa tygodnie temu Militer stracił transport. Nie wiedzą, że kradną po kampusy z mej strony. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść czyn. Kupiłem go od Metstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Blink, przestał być stroną naszej umowy. Blink był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Hanna, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militaru. A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata. Jak wielu w tym mieście. Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę gangu, wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak zaczyna ścinać się białko, jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesuwam ci jej numer. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Emily Parker w Business Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. Gdzie lepiej jeszcze? Panie Wi, jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl to. Do zobaczenia. Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Niby mnie sprawdzał, ale tak naprawdę wpakował nas w przepychankę pomiędzy Militechem a Maelstromem. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował Blinkowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmisz na zachwyconego. Co wiesz o tym Royce'ie? Royce to kompletny pojem. Ćpa chrom, tak jak niektórzy ćpają prochy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chce. O'Reilly. To ja podjadę pod Olfus i trochę powężę. Hasta luego. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie o łapce w górę. Jeśli się nie podobało, pamiętajcie o łapce w dół. Ewentualnie o jakimś komentarzu.
Trzymajcie się. Hej.